Hej, Amy, tutaj. Już idę. Wow! Auć! To musiało boleć. Powinni tu postawić jakiś znak. Ale piecze. Au, au, au! Źle to wygląda. I do tego strasznie boli. Aha! Amy! Posmaruj ranę antyperspirantem. W sumie mogę spróbować. Powoli i dokładnie. Ej, już nie piecze. Siemka! Nie, nie idź tędy! I kolejna padła. Ale fajt łapa. Chodź, jej pomożemy. No nie, nie dość, że dźwigam ciężkie zakupy, to jeszcze pogoda się popsuła. Nie, sięgam. Niech to. Przynajmniej już sięgam. Chwila, spróbuję czegoś. Żeby nie trzymać parasola, schowajcie go pod płaszcz i zapnijcie guziki. Kiedy skończycie, złapcie zapaski od plecaka i przewiążcie się nimi w pasie. A teraz zakupy w ręce i w nogi. Płatki! Płatki! Popatrz na te czekoladowe kuleczki! Pycha! Moje ulubione śniadanko. A teraz mleko. Idealnie! W końcu! Ej, czemu tak mało? Nie, nie, nie! Nic nie ma! To nie to samo! Już nie mam ochoty! Telefon od mojej ulubionej osóbki! Odbiorę ten bardzo ważny telefon na prywatności! Musi odebrać telefon, bo jest taki ważny! I tak jestem zła o mleko! Zostawił swoje płatki! Ale mam pomysł. Wezmę kocią karmę. Ble! Śmierdzi rybą. Kici, kici. To był bardzo ważny telefon. Wracamy do płatków. Naprawdę to robi. Wziął dużą łyżkę. Czas na czekoladę. Zjadł to! Że co? Ohyda! Wszystko wypluł! Coś narobiła! Zamieniamy się! Teraz to twoje płatki! Jaki piękny dzień! Nic mnie nie zaskoczy! Co tam dziś zaplanowałam? Nakarmić kota. Zrobione. Kupić prezent urodzinowy. Hej, wracaj! Znalezione, nie kradzione! Zaklepuję! No weź, znowu? Mam dość zakładania tego co 10 minut. W końcu złapię trochę słońca. Szkoda tylko, że tak wieje. Mój kapelusz! Dobra, muszę coś wykombinować, żeby się trzymał. Weź wsuwkę i przepnij ją przez kapelusz tak, żeby złapała też włosy. Zrób to samo z drugiej strony. Upewnij się, że przypięłaś go do sporego kosmyka. Teraz nigdzie się już nie ruszysz. No, dajesz wieterku. A,
Oliwia! Zniszczyłaś mi klapek! Co mam teraz zrobić? Rozerwał się. Może to trochę dziwne, ale mam pomysł. Weź zawleczkę z puszki i natnij w ten sposób. Przełóż pasek przez rozerwany otwór. Trochę głębiej niż wcześniej. Odwróć klapek i nasuń zawleczkę u podstawy paska. Widzisz? Mocno trzyma! Proszę! Pasuje idealnie! Czekaj! To moje picie! Lato z przyjaciółkami to świetna zabawa. Ale najlepsze jest robienie sobie nawzajem kawałów. Wkręcanie koleżanek wygląda niewinnie, ale ubaw popachy gwarantowany. Chyba, że ktoś jest od was sprytniejszy. Nie spodziewałaś się, co, Oliwia? Miej oczy dookoła głowy, weź ręcznik i obejrzyj nasze pranki. Dawaj, wkręcimy Amy, co? Rób to, co ja. Hej, Amy! Hej, chodź tu! Co tam? Chcesz z nami pograć? Najpierw zakryjemy ci oczy. Nic nie widać? Cicho, Sofia. Gotowa? No to limbo. Zaraz, gdzie tyczka? O nie, Amy nie ma pojęcia, co się dzieje. Może ktoś się zatrzyma, bo wejdzie do jeziora. Wygląda trochę jak szalony zombiak. Dziewczyny, ktoś tu jest? Poddaję się. Serio? Tu jesteście. Już panikowałam. Hej, Mia. Cześć. Gazowana? Super. Jak to zrobiłaś? Spójrzmy raz jeszcze, co? Okej, nalewasz do kubka. Jak ona to robi? To jest genialne. Dobra, też spróbuję. Nalej i wylej. Widać, że Mia nie ma skina. Cała jestem mokra. Głupia. Ukryłam coś w kubku. Gąbkę, która wchłonęła wodę. Mam nadzieję, że dziewczyny się na siebie nie pogniewały. W takie upały trzeba pamiętać o ochronie przed słońcem. Chcesz? Czyli pryskasz prosto na twarz, tak? Chyba trochę za dużo. Może spróbuj wsmarować? Fu. Krem z filtrem to podstawa, ale przesadziłaś, nie sądzisz? Dobra, skończyłam. Dajesz słońce? Jak wyglądam? Bez urazy, ale jak pajac. Następnym razem użyj kompaktu. Wyciągnij gąbeczkę i wypełnij opakowanie balsamem. Po samiuśkie brzegi. Włóż aplikator i zamknij. Teraz krem z filtrem będziesz miała zawsze pod ręką. To chyba najlepszy trik pod słońcem. Dlaczego mi tego wcześniej nie pokazałaś? Popatrz tylko na mnie. Będziesz to wcierać do zachodu, Emily. Relaks w basenie o 15 w środę to coś, co uwielbiamy w lecie. O, Olivia, tylko nie wylej. O nie, będzie fail. Wyluzuj, wiem jak rozwiązać ten problem. Wystarczy makaron z pianki. Zaraz wracam. Masz plastikowy pojemnik? Weź makaron i potnij go na kawałki o długości naczynia. Nie zapomnij zrobić nacięcia wzdłuż. Teraz wsuń je na pojemnik. Na koniec włóż do środka lód i ulubione napoje.
Hej, Oliwia, zobacz. Pływający ponton orzeźwienia. Fajne, co? O, idealnie. Pięknie to na coś chłodniejszego z cytrynką. Zdrówko.